Wiosnę czuć już w powietrzu i niebawem poczujemy ją także na stadionach, ponieważ wznawia rozgrywki Fortuna Pierwsza Liga, w tym piłkarze Odropole. A dzisiaj naszym gościem sternik opolskiego klubu Tobasz Lisiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezesie, tak naprawdę została ostatnia prosta kilka dni zaledwie do inauguracji rundy wiosennej, bo już w sobotę piłkarze opolskiej Odry rozpoczną rundę meczem wyjazdowym w Łodzi. Co się działo w klubie przez ten okres zimowy, ten okres przygotowań? No na pewno przez tą zimę nie spaliśmy. Budowaliśmy zespół na wiosnę, przeprowadziliśmy kilka transferów z klubu oraz do klubu po to, żeby przygotować się sportowo, piłkarsko na tą wiosnę. Transfery zawodników, którzy odeszli z klubu, to w większości są zawodnicy, którzy grali mniej, oprócz Sebastiana Boneckiego, który uzyskał awans sportowy, trafił do zespołu o trochę wyższym potencjale sportowym, organizacyjnym do Termaliki. Mówię sportowo wyższym na dzień dzisiejszy, ale docelowo my też mamy swoje plany, swoje ambicje. Stąd też w miejsce Sebastiana sprowadziliśmy zawodnika, który wydaje się, że na pewno ten poziom sportowy utrzyma. Szymon Drewniak, zawodnik, który ma rozegranych 100 meczy w ekstraklasie, 100 meczy w pierwszej lidze, to jest jeden z tych transferów, oraz Adam Żak, snajper z trzeciej ligowej Polonii Bytom. także... Tak sportowo wyglądała ta zima, było to przygotowanie zespołu pod względem personalnym. Sztab szkoleniowy bardzo mocno pracował nad formą sportową, obóz sportowy, 6 sparingów, 6 gier kontrolnych. Pracowaliśmy również nad poprawą organizacji klubu, bo, bo, bo to są sprawy, nad którymi bardzo mocno chcemy pracować, chcemy się rozwijać. Znamy swoje problemy, więc, więc na pewno wiemy, do czego chcemy dążyć. Takim obszarem, nad którym bardzo mocno pracowaliśmy zimą, było pewne przeorganizowanie pewnych spraw w naszej akademii zatrudnienie koordynatora grup młodzieżowych do pracy w akademii. Również ma na celu to, żeby nasza Akademia Piłkarska od Reopole rosła w siła była identyfikowalna w Polsce coraz bardziej no i miała swój właśnie indywidualny DNA indywidualne nasze DNA naszą polski smaczek to są takie dwa główne obszary na którymi pracowaliśmy dodatkowo sprawy finansowe są bardzo ważne dla naszego klubu rozmawiamy z obecnymi partnerami biznesowymi klubu staramy się nakłonić ich do jeszcze intensywniejszej współpracy z nami oraz cały czas pracujemy bardzo mocno nad pozyskiwaniem nowych sponsorów nowych partnerów dla których Odra Opole jest wspaniałym oknem wystawowym ich, ich produktów, ich, ich działalności. Także to są te obszary, nad którymi głównie pracowaliśmy zimą. To zacznijmy od tych nowych transferów. Nowych piłkarzy mogliśmy oglądać już w sparingach, ale tak naprawdę ich umiejętności zweryfikuje Liga. Ale jak prezes ocenia to, co sobą już zaprezentowali, jaki poziomy zaprezentowali, no i też jak przebiega ich aklimatyzacja. Czy ona już tak nastąpiła w 100%, czy odnaleźli się już w drużynie? Czy nastąpiła na 100%? Ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę to wszystko weryfikuje Liga. To Liga decyduje, decyduje, to, to Liga decyduje czy mamy punkty, czy zdobywamy ramki, czy uzyskujemy awans w tabeli, czy, czy, czy może w drugą stronę. Więc o tym będziemy mogli rozmawiać za jakiś czas, jak tylko Liga ruszy i będzie trwała. Z pewnością założyliśmy sobie, że ściągniemy zawodników, którzy mają wzmocnić konkurencję w zespole, mają wzmocnić jej jakość. A nie ilość zawodników, bo, bo, bo taki był nasz cel. Wydaje mi się, że ten cel żeśmy osiągnęli. Zawodnicy, którzy ściągnęliśmy, czyli tak jak wcześniej powiedziałem, Adam Żak czy, czy Szymon Drewniak, to są piłkarze, którzy mają swoją już markę, swoją renomę, głównie Szymon, a Adam Żak na nią pracuje, więc na pewno są to zawodnicy, którzy weszli do tej szatni i szybko zyskali zaufanie swoich kolegów. W sparingach, w tych sześciu meczach kontrolnych również zaprezentowali się bardzo dobrze. Głównie w liczbach Adam Żak, który zdobył bodajże cztery bramki, to, to, to jest bardzo dobry wynik na 13 bramek zespołu. No, no wynik bardzo, bardzo dobry, wynik imponujący. Jest to zawodnik, na który bardzo mocno liczymy, jeśli chodzi o tę tą ofensywę strzelecką. A Szimantrem, jak to jest zawodnik, który ma zająć miejsce Sebastiana Boneckiego, o którym wcześniej wspomniałem, i wydaje mi się, że swoją rolę bardzo dobrze, bardzo dobrze sprawuje. Nie możemy zapominać, że ten zespół, który grał na jesień, to był zespół, który nie pokazał 100% swojego potencjału sportowego, I, i, i sztab szkoleniowy ma tego pełną świadomość. Wie, jakie elementy trzeba poprawić, żeby jeszcze więcej wyciągnąć potencjału sportowego z tej grupy osób, która jest. A to jest mocny zespół, nie mam na to nie mam najmniejszej wątpliwości i bardzo mocno w to wierzę, że to miejsce, które mamy może być fajną trampoliną do jeszcze lepszych, lepszych wyników. Podsumowując zeszły, zeszłą rundę, na pewno jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, który jest, bez dwóch zdań, ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Oceniając realnie nasz potencjał, stać nas na więcej. Możemy sobie zakładać pewne rzeczy, ale tak jak mówimy, to i tak wszystko się wszystko zweryfikuje, liga. Jesteśmy dobrze nastawieni, wierzymy w to, że, że możemy zrobić jeszcze lepszy wynik niż, niż zrobiliśmy na jesieni. No w więc w takim razie, jaki jest konkretnie ten cel? Bo cały czas mówimy, że stać nas na więcej. W perspektywie mamy budowę nowego stadionu, cały czas się o tym mówi. Rozpoczynam rundę wiosenną. Na którym miejscu od Europolu chce być na zakończenie tej rundy? Mecze, w których uczestniczymy, liga nazywa się Mistrzostwo Pierwszej Ligi, więc to jest nasz cel. Walczymy o Mistrzostwo Pierwszej Ligi. Oczywiście realnie oceniamy swój potencjał, ale liga jest tak nieprzewidywalna, że wszystko się może wydarzyć, więc dla nas każdy kolejny, najbliższy mecz jest najistotniejszy, bo to on powoduje, czy seria staje się ciekawa, dobra, pozytywna, czy, czy wpada się w jakieś kryzysy sportowe, które w piłce zawsze są, a w sportach również, w sportach innych również. Więc dla nas najważniejsze jest to, żeby w każdym kolejnym meczu Podejść maksymalnie skoncentrowany i walczyć o trzy punkty. E, mamy dzisiaj sytuację dość komfortową, bo zajmujemy ósme miejsce. Brakuje nam czterech punktów do strefy barażowej. Jednak musimy pamiętać, że mamy jeden mecz rozegrany mniej, jeden mecz zaległy. E, także ta strefa barażowa e, można powiedzieć, że jest na wyciągnięcie ręki jeśli jest ona na wyciągnięcie ręki, to mamy o co walczyć tak naprawdę. Więc nie powiemy w wobec, tak, naszym celem są baraże, bo, bo wiemy, że za tym idą wszelkie obostrzenia ze strony pzp u choćby ten stadion, o którym było powiedziane, to jest obiekt, bez którego my tak naprawdę ciężko nam walczyć o ekstraklasę. Ale są przykłady w Polsce zespołów, które również bez infrastruktury stadionowej, jak choćby Raków Częstochowa. Czy warta Poznań grają na poziomie ekstraklasy, znaleźły alternatywne rozwiązania, grając poza swoimi miastami i bardzo dzielnie sobie w tej ekstraklasie, ekstraklasie radzą. Więc nie zamykamy się na taką możliwość, ale nie ma tutaj zbędnego, zbędnego ciśnienia na to, że to jest nasz cel numer jeden. Owszem, chcemy zwyciężać, chcemy grać o strefę barażową, a czy nam się to uda? Pokażę, pokażę najbliższe kilka miesięcy. Zatem na pewno mają Państwo w głowach to, co jeżeli udałoby się e, awansować. No i w takim razie, jakie są plany, czy jakie są możliwości? Jeżeli no, wiadomo, w ciągu kilku miesięcy stadion nie powstanie, gdzie odra grałaby, jeżeli udałoby się wywalczyć Ekstraklasę? No stadion, stadion jest dla nas... Bardzo ważnym elementem rozwoju klubu. Bez stadionu to, to możemy na długo zapomnieć o, o tym, że możemy się dalej rozwijać. Fantastyczną wiadomością jest to, że przetarg na stadion trwa. On, on oczywiście będzie, będzie trwał jeszcze przez pewien czas, nim zostanie podpisana umowa z wykonawcą, ale to już jest duże i, i, i mocno intensywne zielone światło w tunelu dla nas, dla naszej działalności, więc i dodatkowy też kop do, dodatkowego, dodatkowy kop do działania. Oczywiście w przypadku pojawienia się perspektywy, możliwości awansu do Ekstraklasy, musimy brać pod uwagę rozgrywanie meczy od Reopole poza Opolem. Więc takie rozmowy również są prowadzone. Musimy, musimy takie miejsce znaleźć. Jesteśmy gdzieś po wstępnym rozeznaniu, gdzie to mogłoby być. Hmm, ale na dzisiaj, na dzisiaj, to nie jest problem na dziś, to nie jest problem na dzisiaj. E, cały czas mocno wierzymy, że już niebawem e, przetarg na stadion zostanie rozstrzygnięty, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana. Co dodatkowo uwiarygodni nas w rozmowach z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, który czeka na tą decyzję o rozpoczęciu e, budowy stadionu w Opolu. My tak bardzo mocno mówimy o tym, e, co może być do góry wiadomo, stawiamy sobie ambitne, ambitne plany i mówimy o tych barażach. Jednak też musimy pamiętać i patrzeć i do tyłu, sytuacja, w której mamy jest komfortowa, ale sytuacja nie gwarantuje nam tak naprawdę dzisiaj niczego. W podobnej sytuacji w zeszłym sezonie była Olimpia Grudziądz, która była w strefie barażowej, mniej więcej na, na poł na, w, po na, w połowie rozgrywek. I ta Olimpia Grudziądz spadła do drugiej ligi i dzisiaj nie może się tak naprawdę w tej drugiej, drugiej ligi pozbierać. Patrzymy w przód, patrzymy mocno, ambitnie w najbliższą, najbliższą przyszłość, ale odwracamy się też za siebie i <laughs> jesteśmy czujni, bo zespoły z tyłu bardzo mocno się zbroją. Zespoły, które są na miejscach zagrażonych spadkiem bardzo mocno się wzmocniły, także musimy zachować pewno, pełną czujność. Ale patrzyć też ambitnie i mamy swoje też ambitne plany. Panie prezesie, wracamy zatem do tego okresu przygotowawczego. No mamy cały czas pandemię, czy te przygotowania w okresie epidemii wyglądają inaczej niż no, te, które pamiętamy sprzed lat? Same przygotowania może nie wyglądają inaczej, no może poza tym, że mecze sparingowe w większości odbywały się bez udziału kibiców. Tu były pełne obostrzenia i one tak naprawdę zawodników nas, ludzi związanych z chodą najbardziej bolą. Nie organizujemy życia klubowego tylko i wyłącznie dla siebie, dla mediów, ale organizujemy w szczególności dla ludzi, którzy żyją o Pole, którzy kibicują o Pole, którzy chcą uczestniczyć w życiu codziennym o Pole, chcą być na meczach, przychodzą często na treningi. Dzisiaj to jest niemożliwe, ale to jest sytuacja cały czas mocno w to wierzę, przejściowa i już jesteśmy bliżej tego, żeby świat wrócił do normalności, żeby piłka nożna wróciła do normalności i żeby kibice na stałe powrócili. Na stadiony, bo, bo bez kibiców gra zawodników tak nie cieszy. A nasza codzienna praca również nie przynosi takiej satysfakcji, kiedy możemy razem z kibicami przeżywać zwycięstwa, no i radzić sobie również z porażkami, które w sporcie są nieodzowne. Wydaje się, że ten najbliższy mecz, sobotni mecz z LKS-em, będzie pierwszym meczem dla naszego zespołu od dawna rozgrywanym na Naturalnej Murawie. Czy to było problematyczne do tej pory? No, pewnie będzie przeskok. Bardzo trudne warunki pogodowe były w tym roku. Taka zima jak, jak nas zastała, to, to nie od niepamiętnych czasów tak było. Faktycznie to w pewien sposób wpłynęło na sposób i, i, i styl do przygotowania do, do rundy rewanżowej. W Opolu mamy jednak dość komfortową sytuację. Mamy dwa boiska ze sztuczną wierzchnią, które są odśnieżone, bardzo dobrze przygotowane dzięki, dzięki zaangażowaniu Mosiru, więc naprawdę mieliśmy pod tym względem komfort, mogliśmy trenować w dobrych warunkach. Sztuczna trawa to jest jednak inne granie niż, niż naturalne boisko. Wiążą się tym też pewne urazy, które dużo większe obciążenie jest dla organizmu na sztucznej trawie niż naturalnej. Na szczęście już w tym tygodniu zespół przeszedł na naturalną nawierzchnię. Przygotowuje się do meczu z LKS-em na naturalnej nawierzchni na Centrum Sportu w Opolu, więc tak naprawdę ten tygodniowy kontakt z naturalną nawierzchnią będzie, on powinien być wystarczający i żeby się dobrze przygotować do tego meczu. Wiadomo, optymalnym rozwiązaniem byłoby to, gdybyśmy mieli boisko z podgrzewaną murawą i mogli z niego korzystać przez całą zimę, ale myślę, że to w kolejnych etapach rozwoju opolskiej piłki nastąpi, bo to jest niezbędny element. To dzisiaj już nie jest komfortem, to, to dzisiaj już nie jest jakby luksusem, jest to sytuacja komfortowa, ale, ale standardowa, więc do, mamy do czego dążyć i mam nadzieję, że to się niebawem będzie działo w Opolu. Przed nami inauguracja, w sobotę gramy na wyjeździe z ŁKS-em Łódź. Pamiętamy, że jesienią dostaliśmy Planie. No ostatnio, ostatnie mecze ŁKS-u trochę mogą zadziwiać, bo z jednej strony dobry występ z Legią w, w Pucharze, a potem porażka z Tychami. Jak się o polski zespół na to zapatruje? Jakie są nastroje? Bardzo mocno pamięcią wracam do tamtego meczu. <laughs> to była jedna z tych porażek, której mocno nie przeżyłem, oglądając naszą, naszą drużynę. Ale głównie wynikała ona z tego, że byliśmy po bardzo ciężkim, ciężkim sezonie poprzednim, kiedy do ostatniej kolejki walczyliśmy o utrzymanie. Sezon przygotowawczy do tego. Do, 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 okres przygotowawczy do tego sezonu był dość trudny. Tam był mecz z lechem Poznań, trochę był rwany i szarpany, nie było takiego komfortu przygotowania, więc ten mecz z łks em Łódź był trochę takim, no, brzydko powiedzieć, ale meczem przygotowawczym do kolejnej, kolejnej fazy. E, porażka, która była, ona była bardzo bolesna ze względu na wynik. 4-0 przegrać u siebie, to, to bardzo boli. Wydaje mi się, że przegraliśmy wówczas z pretendentem do, do awansu, jednym z zespołów, który kandyduje do awansu. I tak faktycznie jest. ŁKS wciąż jest na drugiej pozycji w tabeli. Ostatnie mecze nie są dla nich pewnie zadowalające. Przegrana u siebie z Tychami 3-0 była bardzo dużą niespodzianką. Może to też był dla nich taki falstart do tej rundy rewanżowej. My jednak jedziemy tam z innym trochę nastawieniem niż, niż graliśmy tutaj z ŁKS-em, na pewno z rządzą rewanżu, bo, bo przegrać dzisiaj 4-0 to bardzo mocno w głowach zawodników tkwi, więc na pewno będą mieli swój, swój, swoją chęć rewanżu, swoją chęć pokazania swojej wyższości. Będzie to na pewno bardzo trudny mecz, bo jedziemy i gramy z zespołem bardzo dobrze przygotowanym do sezonu, bardzo dobrze zorganizowanym, no i klubem o troszkę wyższym potencjale niż my obecnie. Ale to jest tylko i wyłącznie piłka nożna. To jest 90 minut, to jest 11 na 11 zawodników, więc wszystko może się wydarzyć, i bardzo w to mocno wierzę, że. Że ten rewanż nam się uda i, i przywieziemy dobry wydzik z łodzi. Nie pytam o szczegóły taktyczne, ale czy od Opole ma asa w rękawie. Taka ciekawostka, wracamy myślami do nie wiem, 2018 roku, kiedy mówiło się o takim i dość innowacyjnym pomyśle Jurgena Klopa i o osobie, która odpowiada, czy będzie przygotowywać piłkarzy pod względem rzutów z autu. Czy tutaj Odropole też ma jakieś takie swoje strategiczne y, sposoby, y, jakieś takie przygotowania, o których no może głośno nie mówię, ale które mają dać przewagę nad rywalami? Ja przyznam szczerze, że y, y, nawet ja o tym nie powinienem wiedzieć, bo, bo to jest coś, co się dzieje w szatni piłkarskiej, a pewne elementy w szatni piłkarskiej powinny zostać w szatni piłkarskiej, więc zakładam, że na pewno trener Bremer wraz ze swoim sztabem, Przygotował coś specjalnego. Na pewno zastanawiające będzie to, czy, czy zagramy otwarcie, czy zagramy bardziej skomasowaną obroną, po to, żeby móc wykorzystać szybki atak. A, a, a należy przypomnieć, że tych szybkich zawodników mamy w osobie Konrada Nowaka, mm. Mateusz Gancarczyk. To są zawodnicy, którzy mają dynamit w nogach i mo można ten potencjał ofensywny wykorzystać. Na pewno ten pomysł jest. Czy to są auty? Nie wiem, wątpię. Myślę, że autami nie zawsze da się wygrać mecz. Miałem kiedyś takiego trenera, który mówił: Jak nie wiesz, co zrobić z piłką, to wybij ją na aut, niech przeciwnik się martwi. To taka trochę, takie trochę powiedzenie z tamtych lat, ale czy ono jest dobre? Nie wiem. Być może Klop ma lepszy na to pomysł. Trener Bremer ma na pewno swoje pomysły, które będzie realizował i wierzę, że one będą skuteczne. Może to będą rzuty wolne w wykonaniu Krzyśka Janusa czy Szymona Drewniaka, którzy potrafią uderzyć z dystansu. Może to będą stałe fragmenty gry, które przygotowuje w naszej drużynie Tomasz Copik. Na pewno te pomysły mają i wierzę, że już na najbliższym meczu z będą w stanie je realizować. Panie prezesie, to jeszcze na koniec już wspominał Pan o ogromnej roli kibiców dla rozgrywanych meczów, dla działaczy i oczywiście przede wszystkim dla piłkarzy. Czy są gdzieś tam już perspektywy, jakieś takie głosy, kiedy kibice wrócą na stadiony i czy wrócą? To, że wrócą, to ja nie mam najmniejszej wątpliwości. Te głosy się zmieniają z każdym kolejnym dniem, tygodniem wraz z nowymi wynikami, czy, czy tam wynikami testów czy, czy osób zarażonych. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Chodzą sygnały, że w Anglii od maja dopiero kibice mają wrócić na stadion. Nie wiem, czy to jest ostateczna data, czy, czy taka jedna z planowanych. U nas na razie nie ma informacji, kiedy mogłoby się to wydarzyć. Cały czas mocno żyjemy nadzieją, że już w marcu, pod koniec marca, kibice, choć w części, będą mogli zobaczyć mecze od Reopole. Ale czy tak, się, czy tak będzie, czy tak się wydarzy, to może być tylko i wyłącznie moje pobożne, pobożne życzenie. Ta wiosna na pewno nie będzie jeszcze taka, że kibice w 100% będą mogli oglądać mecze mecze na stadionie przy ulicy Oleskiej. Ale z każdym kolejnym dniem, tygodniem, może tygodniem, mam nadzieję, że nie miesiącem, ta sytuacja będzie postępować na plus dla nas. Bo, bo tak naprawdę nie można długo tkwić w takiej sytuacji, jaka jest teraz. Kibice. Potrzebują wydarzeń sportowych, potrzebują uczestniczenia we wspólnym jakimś celu. A Odra Opole jest takim wspólnym celem dla wielu mieszkańców miasta Opola, jak i regionu opolskiego, więc, więc bardzo sobie życzę i kibicom życzę, żeby jak najszybciej wrócili i wspierali nas z wysokości trybun, bo, bo wszyscy tego potrzebujemy i wszyscy na to czekamy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. Moim Państwa gościem był dziś Tomasz Lisiński, prezes OKS Odra Opole, która przypomnijmy, że Runda Wiosana zainauguruje już najbliższą sobotę spotkaniem wyjazdowym z OKS-em Łódź początek o 12.40. Dziękuję serdecznie. Obrigada.